Tworząc taką wystawę, staramy się propagować hodowlę drobiu ozdobnego w Polsce. Na wystawie prezentujemy około 800 ptaków. Myślę, że jest to jedna z większych wystaw organizowana w Polsce. Jest szalenie duża gamma bojowców. Od małych, od maleńkich bojowców kioshibi, shibi to sashibi, po bardzo duże bojowce, są bardzo pięknymi ptakami. Często mówimy, że o posępnym spojrzeniu i gołębim sercu. Niestety czasami wykazują elementy agresji, ale oczywiście nad tym też możemy panować. Jest ogromna gama ptaków czubatych z charakterystycznymi, powiedzmy, czapkami na głowie. Ptaki o czarnym upierzeniu i czarnej skórze, czyli ajamcemani. Są również ptaki o futrzastej strukturze upierzenia, czyli na przykład jedwabiste. Najmniejsze kurki świata, czyli seramy, bardzo duże ptaki, które ważą około 10 kg, jak brahmy czy kochiny. Ptaki długopiejące, nawet około 30 sekund. Na wystawie prezentujemy nie tylko kury ozdobne, prezentujemy również ptaki szponiaste, koła naukowego AWES. Studenci prezentują m.in. myszołowa, sokoły i również jastrzębia. Mamy w szkole sekcję sokolniczą, która zajmuje się właśnie kształceniem studentów w kierunku sokolniczym. Czyli sokolnictwo jest to polowanie z ptakami szponiastymi. Za pomocą zajęć praktycznych, jak i teoretycznych próbujemy przybliżyć tę tematykę studentom. Mogą na żywo zobaczyć te ptaki, jak wygląda taki trening z ptakiem. Nasze koło naukowe AWES jest współorganizatorem wystawy kur ozdobnych. Jesteśmy tutaj też, żeby zainteresować ludzi tematem właśnie ptaków szponiastych, sokolnictwa. Też jest to dobra atrakcja dla dzieci, które mogą sobie pogłaskać i no, tak naprawdę pewnie dużo dzieci pierwszy raz w życiu widzi takiego ptaka na żywe oczy. Są organizowane co roku kursy sokolnicze, na których przekazywana jest właśnie wiedza taka sokolnicza. Każdy amator musi na pewno przejść szkolenie. To są ptaki, które są tylko zamkniętych hodowli, więc sokolnicy nie sprzedadzą takiego ptaka nikomu, kto nie jest wyszkolony. No i właśnie u nas takie praktyki mogą studenci odbywać. Zapraszamy wszystkich, którzy interesują się ptakami szponiastymi, do naszego koła naukowego AWES. Znajdziecie nas pod mailem koło naukowe AWES@gmail.com. Sekcja zoologiczna Koła Naukowego Wydziału Nauk o Zwierzętach chętnie uczestniczy w wystawie kur ozdobnych, aby móc promować zwierzęta egzotyczne, którymi się opiekuje. Wystawa ta organizowana jest przez ludzi z ogromną pasją. Ich taką pasją jest właśnie kura. Kura jest szalenie plastycznym gatunkiem, co pozwala na taką kreatywną rozbudowę. To powoduje, że przyciągają do siebie wielu hodowców o różnych zawodach, m.in. artystów, którzy mogą wykorzystać obserwacje tych ptaków do prezentowania swojej sztuki. Każda rasa ma swój sens. Dla większości ludzi główny rozwój kur polegał na hodowaniu kur bojowych. Bo to był hazard, były to pieniądze. Dzisiaj mamy kury mięsne. One także powstawały z kur właśnie bojowych, gdyż trzeba mieć mięśnie, żeby mieć masę. Po ostatnich wykopaliskach, jakie są zrobione w Chinach, kury mamy 8,5 tysiąca lat. Poprzez Chiny, Rosję, drogą lądową do nas się dostała. Kury mają bardzo dużo wspólnego ze sztuką, bo sztuka jest rozwojem intelektu. Sztuka jest forpocztą, jest przed kulturą. I dopiero przełamane bariery, nowe drzwi, nowe perspektywy są adoptowane później poprzez kulturę i stają się dla wszystkich znane, jak chociażby słoneczniki Van Gogha czy Mona Lisa w każdym domu gdzieś tam nad łóżkiem, prawda? Także dziś, gdy cywilizacja się zmienia, niektóre rzeczy bardzo szybko już znikają z horyzontu. Dzięki tym amatorom, hodowcom, kury zostają jeszcze utrzymane. Tu obok są kury z Madagaskaru. W gorącym klimacie skóra oddycha poprzez tą część, która jest pozbawiona piór. I jest to taka cecha genetyczna, że gdy łączymy taką kurę z kurą, która ma opierzoną szyję, to będą kury i opierzone, i takie. Także nie ma rzeczy w cywilizacji takiej, aby nie miała czegoś wspólnego ze sztuką.
Myślę, że hodowla drobiozdobnego daje wiele możliwości i każdy z nas może sobie wybrać rasę tylko i wyłącznie dla siebie. Tak jak możemy wybrać różnego psa czy kota, tak w tym wypadku możemy również wybrać różną rasę kur. Zapraszam już dzisiaj na wystawę w przyszłym roku, organizowaną w tym samym miejscu. Mam nadzieję, że ta ilość osób, która w tym roku odwiedziła naszą wystawę, to potencjalni nowi hodowcy, którzy dołączą do naszej grupy i zechcą w przyszłym roku również razem z nami wystawiać.